gdzie na telefonie znaleźć YouTube Studio i co w tym YouTube Studio na telefonie się znajduje. Żeby dostać się do YouTube Studio, to trzeba kliknąć na tą ikonkę, będąc już w YouTubie oczywiście, kliknąć na tą ikonkę swojej osoby. I tutaj macie takie rozwijane menu, podobne bardzo do tego menu, które jest na komputerze, gdzie można wybrać Twój kanał. Jak na to klikniecie, to wejdziecie po prostu na widok swojego kanału aktualnie. I drugie od góry to jest YouTube Studio. Oprócz tego, co tutaj widać, to są jeszcze skróty czas oglądania. Powiesz YouTube Premium, to jest oczywiście zachęta, żebyście płacili za YouTube bez reklam. Płatne subskrypcje, no to jeśli macie jakieś kanały, za które płacicie. No i wyłączył mi się ekran, więc muszę jeszcze raz wrócić do tego widoku. Przełącz konto, to oczywiście, jeśli macie więcej niż jeden kanał YouTube, to tutaj w tym miejscu możecie przełączyć ten kanał albo dodać nowy kanał, jeśli chcecie na telefonie dodać nowy kanał. Nie chcemy przełączać, chcemy zostać na tym, na który był. I ostatnia rzecz tutaj jeszcze to włącz tryb incognito, jeśli oglądacie jakieś treści na YouTubie, które nie chcecie, żeby były zapamiętane i żeby ktoś widział i śledził was Google, że oglądacie te treści i twoje dane w YouTube, no to oczywiście dane prywatne i ustawienia. To jest ważny guzik, ale temu guzikowi poświęcimy trochę więcej miejsca później. Na razie przejdźmy do tego, o czym mówiłam, czyli do YouTube Studio. Drugie od góry jest YouTube Studio. Jak klikniecie na to, to otworzy Wam się widok studia. On troszkę inaczej wygląda niż ten widok, który mamy w komputerze. Tu na górze, po lewej stronie, jest takie menu. Jak już jesteście w YouTube Studio, to tu możecie sobie przełączać widoki zakładek w YouTube Studio. Czyli pierwsza zakładka, panel, to jest ten widok ogólny, tak samo jak na komputerze, takie ogólne podsumowanie. Statystyki z ostatnich 28 dni, wyniki najnowszego filmu, jakieś tam najlepiej ostatnio wyświetlane filmy, jakie ostatnio były komentarze i tak dalej, i tak dalej. Kolejny widok w tym menu studia to są filmy. I to jest lista po prostu, tak samo jak na komputerze, wszystkich waszych filmów ze skrótową informacją, jakie były tam wyświetlenia, ile komentarzy, jakie polubienia. I teraz, jak chcecie dany film edytować, to też można tutaj kliknąć na to. Otwiera Wam się wtedy szczegółowa informacja o tym konkretnym filmie. Wyniki z ostatnich 3 dni i tak dalej, bo ten film akurat 3 dni temu był opublikowany. Również komentarze. Tutaj są dodatkowe rozwinięcia. Otwórz statystyki filmu. Czyli jeśli chcemy zobaczyć więcej na temat konkretnego filmu, to wystarczy na to kliknąć. Otworzą nam się szczegółowe statystyki tego konkretnego filmu, czyli wyświetlenia w czasie rzeczywistym, czas oglądania w minutach, utrzymywanie uwagi odbiorców, oceny pozytywne, negatywne, źródło wizyt. Czyli szczegółowe informacje o danym filmie. Ale ja bym chciała wrócić teraz do tego widoku konkretnego tutaj wszystkich filmów. Tu jest jeszcze jedno menu po prawej stronie, jak jesteśmy we wszystkich filmach, gdzie możemy te filmy sortować. Albo oglądać je najnowsze, czyli tak jak zostały opublikowane. O, na górze będą te, które ostatnio publikowaliśmy. Albo najczęściej oglądane. W ten sposób możemy zobaczyć, jakie nasze filmy są najbardziej popularne ze wszystkich, które już opublikowaliśmy w danym kanale. Wracamy jeszcze raz do tego menu studio. Filmy już obejrzeliśmy, jak wyglądają. Playlisty. Jeśli macie utworzone jakieś playlisty, to tutaj one będą wyświetlane wraz ze skrótowymi statystykami. Tak samo komentarze. Jeśli chcecie odpowiadać na komentarze, a jestem głęboko przekonana, że powinniście, bo YouTube bierze pod uwagę ilość komentarzy i jakby interakcje z użytkownikami YouTube'a i bierze to pod uwagę, oceniając filmy i kanały, czy one są popularne, czy nie są popularne i jak sobie radzą, to powinniście odpowiadać oczywiście na komentarze, więc zaglądać do tej zakładki i patrzeć, co tutaj jest. I ostatnie, co jest w tym YouTube Studio, w tych zakładkach, to są statystyki. I teraz tutaj w statystykach jest dokładnie tak jak na komputerze. Macie statystyki takie ogólne, ale oczywiście tutaj też są zakładki przegląd, potem odkrywanie, czyli statystyki dotyczące tego, jak trafiają użytkownicy YouTube'a na wasz kanał, na wasze filmy. Warto się przyjrzeć, skąd się biorą. Ile było wyświetleń miniatur waszych filmów? Jaki jest współczynnik średni i współczynnik klikalności tych miniatur?
Czy użytkownicy przychodzili ze strony kanału, czy jakoś z zewnętrznego źródła, czy z wyszukiwarki w YouTubie? Przyjrzyjcie się tym statystykom, bo można się ciekawych rzeczy tutaj naprawdę o kanale dowiedzieć. Również są podane najpopularniejsze wyszukiwane słowa w YouTubie, z których przychodzą użytkownicy na Wasz kanał. Jeśli jest to informacja ciekawa, bo daje Wam też zwrotną informację od YouTube'a, jakiego typu tematyka, jakie hasła są popularne wśród Waszej publiczności. Kto tak naprawdę szuka i ogląda tego, co Wy tam publikujecie i jakie tematy warto by było może rozwinąć. No ja widzę, że ostatnio hitem jest, jak sprawdzić, kto Cię subskrybuje. Do tego na telefonie również dojdziemy. Na razie oglądamy ogólne statystyki. Odbiorcy. No, odbiorcy też ciekawa sprawa, bo jeśli zobaczycie, że na przykład waszymi odbiorcami są, tak jak u mnie, mężczyźni bardziej niż kobiety, no to można się po prostu też personalnie odnosić do tego odbiorcy inaczej. Z jakich krajów pochodzi? No tu ja mam sporą statystykę z Indii, ale to też z powodów takich, że ja troszkę podrasowuję swoje filmy. Z czasem każdy film, ta publikacja się zmienia. O, interaktywne kliknięcia na zwiastuny, zwiastuna na wyświetlenie zwiastuna karty, kliknięcia karty na wyświetlenie karty. To są już szczegółowe statystyki, nie będę się teraz rozwodziła nad tym, bo to nie ma większego sensu. Obejrzyjcie sobie to wszystko dokładnie sami. Jeśli macie jakieś pytania co do tych statystyk, chcielibyście coś konkretnie wiedzieć, gdzie sprawdzić jakiś konkretny element, o którym ja tutaj nie mówiłam i nie pokazałam, no to bardzo proszę, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiadać w miarę możliwości albo zrobić bardziej szczegółowy filmik na temat tych statystyk. Statystyk jest dużo. Wracamy jeszcze do tego naszego YouTube Studio. To już przelecieliśmy skrótowo jakby wszystkie elementy tutaj, które są. Natomiast jeśli widzieliście, nie ma tutaj w tym YouTube Studio, w tym miejscu, nie mam, tak jak na komputerze, nie mam tego edytora filmów. I jedyny edytor filmów, jaki jest tak naprawdę, to jest ten edytor przed publikacją. Pokazywałam w filmie, jak publikować filmy na telefonie. Ten edytor, on jest bardzo uproszczony i naprawdę niewiele rzeczy można w nim zrobić, więc jeśli macie problemy z edycją filmów, to musicie sobie niestety na telefon ściągnąć jakąś dodatkową aplikację, w której najpierw będziecie filmy obrabiać, a dopiero potem ładować tutaj do YouTube Studio i publikować. No i to właściwie skrótowo tyle o tym YouTube Studio. Jeśli są jakieś pytania, to tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Jeśli film się podobał, to kliknijcie łapkę w górę. Kliknijcie też guzik subskrybuj. YouTube się ucieszy, ja również się ucieszę, a Wy będziecie dostawać powiadomienia o nowych publikacjach moich filmów. Powodzenia!